Cześć, z tej strony Mrówczy Domek, a dzisiaj zapraszam Was na aktualizację mojej kolonii Camponotus Nicobarensis. Najpierw zacznijmy od areny. No, na arenie jest jak na razie spokojnie, tylko jedna robotnica. Akurat jeszcze rano im posprzątałem, więc aż takiego tłoku nie ma. No i wszystko wydaje się tak spokojnie, że kolonia się ładnie, spokojnie, wolno rozwija. Ale nie, właśnie dlatego przejdźmy do gniazda. A tak wygląda gniazdo. No, tu dużo się zmieniło. Jest strasznie dużo potomstwa, robotnic, poczwarki, larwy, no wszystko co może być. Jeszcze co mnie zmotywowało do nagrania aktualizacji, to jest wyklucie się nowej kasty, czyli Majora. Postaram się go poszukać. Jeszcze zanim to zbliżenie na królową, bo często się chowa, więc trzeba korzystać. Troszeczkę przechyliłem, żeby zobaczyć ile mają potomstwa, no i jest tego masa. Jaja, poczwarki, wszystko. I jeszcze napchane robotnice. O, i nawet Majora się znalazł. Piękny. Świeżo wykluty, bo ma chyba ze 3 albo 4 dni. Nie wiem dokładnie. Porównanie jeszcze do królowej. No, jeszcze jeden taki Major, bo wiem, że to chyba nie są wszystkie kasty, bo jeszcze jest jedna albo dwa. I będą takie jak królowa. O, ucieka. O, tu lepiej go widać. O, nie, 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 nie. Jakby się zatrzymał, to było dobrze. O. No nic. Tak się właśnie prezentuje ta kolonia. No i to chyba było na tyle z aktualizacji. Ja się z Wami żegnam.